Czy istnieje dla mnie szczęście? Czy ja mogę być jeszcze szczęśliwy, szczęśliwa? Od czasu do czasu, a może częściej, pojawiają się w nas takie pytania. Czy ja muszę czekać bardzo, bardzo długo albo nie wiadomo ile, aż pojawi się w moim życiu to szczęście? I kiedy ono będzie? Czy dopiero po śmierci? Kiedy to szczęście mnie nawiedzi? Chcę być szczęśliwy, chcę być szczęśliwa. Czy w ogóle szczęście istnieje? Tak, istnieje. I nie osiągniemy go dopiero po śmierci, bo już tutaj możemy być szczęśliwi, już tutaj możemy żyć w obfitości, naprawdę. O tym mówi Pismo Święte. Przyszedłem, aby dać życie owcom w obfitości. Tak mówi Jezus. Tu, już na ziemi, możemy doświadczać tego szczęścia w obfitości. Więc dlaczego nie doświadczamy tego szczęścia w obfitości? Albo inaczej, co muszę zrobić, żeby doświadczać tego szczęścia w obfitości? Czy ja muszę coś zrobić? Na te pytanie odpowiemy sobie dzisiaj, mam nadzieję, czytając to słowo. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Łukasza. Jezus mówił, do czego podobne jest Królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś, uwaga, wziął i posiał w swoim ogrodzie. Tego wcześniej nie widziałem. Nie widziałem tego ogrodu. Widziałem tylko to ziarnko gorczycy. I mówię, no dawaj Panie, dawaj to ziarnko gorczycy, niech ono wejdzie we mnie. Daj mi je. Ono urośnie, no i będzie wszystko okej, tak? Będzie to szczęście. Ale gdzie ono ma wyrosnąć? Byle gdzie nie wyrośnie. To musi być ogród. Ja muszę być ogrodem. Moje serce musi być jak ogród. To nie może być pastwisko, gdzie jest pełno chwastu, a nie ma miejsca na ziarnko gorczycy. Bo ziarnko gorczycy się tam nie zmieści, chociaż jest takie malutkie. To musi być ogród. Moje serce musi być ogrodem. Dopiero wtedy to ziarnko się przyjmie i zacznie wyrastać. Aż stanie się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieżdżą się w jego gałęziach. I wtedy będzie szczęście, wtedy będzie obfitość. Dalej czytamy. Z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Gdzie były te 3 miary mąki? Na pewno w jakiejś misie. A ta misa nie mogła być brudna. Jedliście kiedyś zupę z brudnego talerza? Prawdopodobnie rzadko. Albo w ogóle, bo nie je się zupy z brudnego talerza. Chociaż będzie najlepsza, najsmaczniejsza, to sama myśl o tym, że jem z brudnego talerza, obrzydzi mi tę zupę, ten obiad, ten chleb. Nie pije się napojów z brudnych szklanek, nie? Nie powinno przynajmniej, bo wtedy przestają nam smakować. I właśnie o to chodzi. Nie potrafimy utrzymać w sobie tego szczęścia, nie potrafimy go często przyjąć, chociaż jesteśmy wiernymi katolikami, chodzimy co niedzielę do kościoła, ba, nawet codziennie chodzimy do kościoła, przyjmujemy sakramenty, modlimy się, dajemy jałmużnę, dziesięcinę, cokolwiek i nie mamy tego szczęścia, bo często nie jesteśmy ogrodem. Często już nie jesteśmy ogrodem. Nawet o tym nie myślimy, żeby być ogrodem, bo mówimy, ja taki jestem, ja się nie zmienię. Jak się nie zmienisz, to szczęście cię ominie. Nie przyjdzie do ciebie to szczęście, jeśli się nie zmienisz, jeśli się nie staniesz ogrodem Pana, którym aż miło jest przebywać. Zajrzyjmy do Księgi Rodzaju. Pierwotny stan szczęścia, to jest taki tytuł tej perykopy. Księga Rodzaju, 2 rozdział, 8 werset i dalej. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Bóg nie umieścił człowieka, którego ulepił byle gdzie, tylko w ogrodzie. Pięknym ogrodzie. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby drzewa, wielkie, miłe,
z wyglądu i smaczny owoc rodzący oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. I to jest pierwotny stan szczęścia człowieka. I tam dalej czytamy, jak człowiek dobrze się czuł w tym ogrodzie. Czy twoje serce może być ogrodem? Ale jak to się stanie? No właśnie, to jest trudne. To jest chyba najtrudniejsze z tej całej opowieści. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. To wszystko dokonuje się przez cierpienie, przez krzyż. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Chwała Boża się w nas objawi tutaj na ziemi już. Będziemy doświadczać tej chwały Bożej, ale potrzebujemy przejść przez to cierpienie, tak jak zwykła ziemia, zachwaszczona ziemia potrzebuje tej orki, wyrywania z korzeniami tych chwastów, tych złych przyzwyczajeń, tych nałogów, tych naszych wad. To wszystko musi zostać wyrwane. Przez Eucharystię, przez spowiedzi, przez te wszystkie jałmużny, modlitwy, posty, dziesięciny i tak dalej. Przez to wszystko jest to wyrywane. I za każdym razem Bóg daje nam to ziarnko gorczycy, daje nam słowo. Będziesz szczęśliwy. Będziesz kochany, bo już jesteś kochany. Światło nad tobą się rozpromieni. Teraz zaczyna wychodzić słońce spoza tych chmur. I mnie trochę oślepia. Wszystko w swoim czasie. To szczęście cię nawiedzi na dłużej niż na chwilę. Tylko daj się Bogu przemienić w ogród. Bądź ogrodem Pana. Nie pastwiskiem, tylko ogrodem. A to się będzie dokonywało przez jakiś czas. Metodycznie Bóg będzie wyrywał z nas to, co jest złe, te złe przyzwyczajenia, te nasze wątpliwości, te złe myśli, złe czyny, złe słowa. Będzie leczył nasze emocje, będzie pracował nad nami. Trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić na to, żebyśmy stali się ogrodem. Ale nie rezygnuj z tej uprawy. Niech Bóg cię uprawia. Niech sprawi, że twoje życie, niech sprawi, że moje życie stanie się ogrodem, do którego to Królestwo Boże będzie mogło wejść i zamieszkać pośród nas. I wtedy zaczyna się szczęście, powolutku. Znowu je stracę. Później znowu trzeba je odbudować. Znowu trzeba się zmienić. Tylko nie mów nigdy, ja już taki jestem, ja już się nie zmienię. Starych drzew się nie przesadza. Ja już nie mogę nic zrobić. Ja już nic nie mogę zmienić. Ja już po prostu taki jestem. Albo mnie kochasz, albo mnie nie kochasz. Panie Boże, nie? To Ty się, Panie Boże, zmień. O, Ty się najlepiej zmień. Będzie szybciej. Jak Ty się zmienisz do mnie, to wtedy będzie łatwiej z tym szczęściem. Nie, to tak nie działa. My mamy się zmienić. Bóg się nie musi zmieniać. Bóg się nie zmienia, jest niezmienny. Jakby się zmieniał, oj, to straszne by było. Jakby Bóg się zmieniał. Najpierw mówi tak, a później mówi nie. To żylibyśmy w jakiejś iluzji, jakimś kłamstwie. Bóg byłby kłamstwem. Byłby kłamcą. On jest prawdą i on się nie zmienia. To my mamy się zmienić. To my mamy problem. To w nas mieszka grzech, nie w nim. On stał się grzechem i ukrzyżował, dał się ukrzyżować. Ukrzyżował ten grzech na drzewie krzyża. Dobra, kończę. Panie Boże, uczyń mnie żyznym ogrodem. Chociaż będzie to bolało, ale daj mi siłę, abym mógł zaśpiewać Hosanna, chwała synowi Dawidowemu, chwała Panu, abym umiał zaśpiewać w najtrudniejszych momentach mojego życia. Alleluja. Bądź błogosławiony, Panie Boże, i prowadź mnie.
Amen. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.